Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Doniesienia o setkach tysięcy migrantów to kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Tak na zarzuty totalnej opozycji odpowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Tymczasem Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Politycy Platformy Obywatelskiej oskarżają rząd Zjednoczonej Prawicy, że ten w ramach rzekomo stworzonego mechanizmu dopuścił do wpuszczenia setek tysięcy migrantów do Polski. To fragment wczorajszego orędzia marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Z niedowierzaniem spoglądamy na kolejne informacje wychodzące na jaw w związku z aferą wizową rządu PiS. Polskie wizy, dokumenty uprawniające do wjazdu na teren naszego kraju, były sprzedawane na straganach w krajach Azji i Afryki. Dzięki temu setki tysięcy migrantów napłynęły do naszej ojczyzny. Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Politycy totalnej opozycji sugerują, że sprawa ma charakter systemowy i wskazują na zdymisjonowanego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Na ten moment mogę powiedzieć, wbrew twierdzeniom polityków Platformy Obywatelskiej, a w ślad za nimi niektórych mediów, że nie ma w tej chwili cienia dowodu, który by wskazywał, że pan Wawrzyk czerpał jakiekolwiek korzyści, w tym sensie przestępczo był zaangażowany w ten proceder. Mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, to nie jest afera, sprawa dotyczy ludzi, z których większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy, mówił dziś w Toruniu prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Nie ma afery, to nawet nie jest aferka, to jest po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, z których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało na swojej stronie szczegółowe dane dotyczące wydawanych wiz. Z danych dowiemy się między innymi o znikomym procencie odmów wydawania wiz, gdy u władzy była koalicja PO-PSL i znacznym wzroście braku zgody na wydanie wizy w ostatnich latach. Przekazywanie między innymi nieprawdziwych informacji dotyczących wydawanych wiz oraz pochodzeniu aplikujących przy ogólnie dostępnych danych przeczących nim ośmieszają zarówno osoby je wypowiadające, jak również media je powielające. Tak, narrację o setkach tysięcy migrantów, którzy rzekomo przybyli do Polski, komentuje prezes Prawa i Sprawiedliwości. To jest kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Nasze służby jeszcze w zeszłym roku uchwyciły jakąś nitkę do tego, co mogłoby wskazywać na przestępstwo i poszły do kłębka. Już w tym roku, w marcu, nastąpiły pierwsze aresztowania, później kolejne. Krótko mówiąc, państwo działa tak, jak trzeba. Jarosław Kaczyński jednocześnie przestrzegł Polaków przed scenariuszem, który może się wydarzyć, gdyby do władzy ponownie doszedł Donald Tusk. Jeśli Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce. Dziś Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. To kolejny element uszczelniania granicy, by maksymalnie zatrzymać nielegalną migrację wspieraną przez reżim białoruski i rosyjski. Od jutra będzie obowiązywał zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. Żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie będzie mógł wjechać na teren państwa polskiego. Jak poinformował dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, dotyczy to wszystkich samochodów, zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i również samochodów prywatnych, niezależnie od tego, czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji, czy też obywatel innego państwa. Już wcześniej zakazem objęte były samochody ciężarowe. Zakaz jest kolejnym elementem sankcji w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Medycyna w służbie życiu, od poczęcia do naturalnej śmierci. To hasło sympozjum naukowego, jakie odbyło się dziś w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Otwarcia sympozjum dokonał rektor uczelni ojciec dr Zdzisław Klawka. Podkreślił, że problematyka zdrowia, jego istota od poczęcia do naturalnej śmierci towarzyszy Radiu Maryja, naszemu dziennikowi Telewizji Trwam, a także Aksim od samego początku. Chcemy całościowo popatrzeć na człowieka. Chcemy
dać takie przesłanie nadziei do każdego człowieka, szczególnie do chorych, którzy dzisiaj w tej chwili uczestniczą przez media w tym dzisiejszym spotkaniu. Nie jesteś, kochany siostro, bracie, sama w Twoim cierpieniu, że o Tobie myślimy, że troszczymy się i tak ufamy też i ze strony polskiego rządu, że ta troska nieustannie będzie, jest, ale ufamy, że jeszcze bardziej będzie rozwijana, żeby nikt nie poczuł się sam. O ochronie ludzkiego życia w aspekcie prawnym mówił wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Prawo to prawo stanowione, stworzone przez człowieka. Ono nie wzięło się znikąd, ono nie wzięło się z próżni. Cywilizacja, w której żyjemy, cywilizacja łacińska, europejska, jak wiemy, często to powtarzamy, opiera się na tych trzech filarach, na filarze greckim, rzymskim i chrześcijańskim. To są te podstawy i nie można mówić o prawie. To ci, którzy właśnie te współczesne, szkodliwe prądy ideologiczne promują, twierdzą, że prawo w zasadzie wzięło się wyłącznie dzięki geniuszowi ludzkiego umysłu, a próbują zerwać z tą łącznością ponad 2000 lat naszej historii. Kolejna prelekcja profesor Małgorzaty Sekułowicz z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, która na co dzień pracuje jako pedagog specjalny, terapeuta, dotyczyła współpracy na linii lekarz-rodzic-dziecko z autyzmem. W którymś momencie spotkań z rodzicami okazało się, że jednym z problemów, jaki należałoby podjąć, jest współpraca lekarzy, i mam tu na uwadze przede wszystkim lekarzy rodzinnych, z rodzicami, ale również z osobami ze spektrum. Ja chciałabym podkreślić bardzo ważną kwestię, mianowicie pod tym hasłem dziecko tak naprawdę rozumiem osobę ze spektrum autyzmu, bo to mogą być również osoby dorosłe, często znajdujące się pod opieką rodzicielską do końca swoich dni. Okazuje się, że to, co ja nazwałam dylematem komunikacyjnym, w wielu wypadkach jest po prostu problemem w komunikacji. Wartość życia niezależna od stadium rozwoju i stanu zdrowia człowieka to kolejny temat poruszany w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Następne prelekcje dotyczyły między innymi diety czy zasad zdrowego życia dla osób starszych. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.